Siemaneczko, z tej strony Mister Adamu 15 i jak widzicie, to jest kolejny ciekawy symulator, chociaż czy ciekawy się okaże, ale zaskoczył mnie w ogóle opisem tej gry. No ciekawe, to jest gra w menedżer farmy i czy naprawdę jestem menedżerem, okaże się za chwilę. Nie zaczynam, w ogóle nie wchodziłem do tej gry, ją zainstalowałem i od razu włączam od zera, więc zobaczcie krok po kroku. Coś ciekawego, oczywiście klikamy karierę, zaczyna wczytywanie i dowiemy się w ogóle, o co chodzi w tej grze. Chciałbym wiedzieć. Witaj młodzieńcze, deszcz pada, czy śnieg. Widzę, że w końcu tutaj się przyjąć spadek po dziadku. Panie, świeć nad jego duszą, no super, naprawdę. Dobrze się dowiedzieć, że mój dziadek zmarł. Przez 40 lat pracowałem w gospodarstwie twojego dziadka, na początku byłem pomocnikiem, a potem przejąłem za nim stery, gdy już sam nie mógł pod wszystkim zapanować. Cóż, nie wypada mówić źle o zmarłym, twój dziadek na pewno nie był starym z rzędu. To nie. Niektórzy twierdzą, że większość jego majątku zabierał do miejscowej knajpy, po czym wracał bez grosza. Interesujące. Z Baśką? Mój dziadek walił z Baśką? Mówili też, że może... No dobra. Tylko mój dziadek miał dużo funduszy w skarpecie, a wszystko wokół zaczęło drżeć. Mawiać to wszystko przez tę Unię za komunę było znacznie lepiej. Bankierów nie obchodziły zawiłe koleje losu twojego dziadka, więc przeli jego parcele i wyprzedali za bezcen. To był zapewne ostatni gwóźdź do jego trumny. Długo to będę jeszcze sobie czytał. Stajenie w... Rozkwit tutaj w czasach boomu gospodarczego. Nie traćmy czasu, kto to Pan Bóg daje, więc wyżbudne gospodarstwa, aby gospodarstwo, działka budowlana, czy tak ogólnie. Niby mamy 12 marzec 2013 rok, wtorek, 58% wilgotności, 8 stopni Celsjusza. Tu niby jakieś imię szczuchy, a tu niby jakimiś, to jest typowo krok po kroku, coś zbudować, jakieś pojazdy, zasoby, finanse. Interesujące. Zadania, umiejętności. Klikamy na gospodarkę. Hej, śpioku. Boss. Taka zręcznościówka, jak mordę strzelił bardziej. Po pierwsze, potrzebujemy kilku nowych budynków, jakiegoś dachu nad ciągnikami i wozami technicznymi bzdetami. Przydałyby się jakieś lokale dla pracowników, pokojówek i reszty załóg. Pokojówki. Jakieś sexy pokojówki, to ja bardzo chętnie. Ten kawałek ziemi obok domu wygląda na ten... jest na budowę. Zadania. Podstawy. Pokaż mnie, odblokowuje małe ciągniki. Półobracalne. Zbuduj. Proszę bardzo. W jakimś ładnym miejscu trzeba postawić. Postaw mały garaż. Nie lubimy się śpieszyć. Jesteśmy tu, żeby pracować, a nie biegać. Teraz potrzebujemy miastowi, no to wiecie, parter parkowania. Parking? Garaż. O kurwa, na mały garaż trochę. Trochę za duży ten mały garaż. Można czegoś obracać to? A, można się ruszać, tak. Chodź. Wireful. To co, zbuduj mały garaż. A, niby mamy 30 tysięcy. Nie, tu może postawię. Well,
Będę gotowy. A, garaż mały. Ciekawe, ile to się robi. Trochę to potrwa, ci budowlańcy nigdy się nie śpieszyli, tego jeszcze wcześniej nie widzieli. Ale ładnie budują, ja pierdzielę. Pozdro 600. I to ładnie idzie. Dobrze. Fajny żuraw. Tylko spójrz, piją alkohol przed południem. O nie, będę musiał mieć słówko z nim majstrem. Skąd wymyślają takie rzeczy w ogóle? Skąd wymyślają takie rzeczy? No tekst po prostu jak z nieba wzięty. Skończone. Odblokowali mi. Zobaczmy, energia tutaj pochodzi z gniazdka. Ale żeby, on wprowadził, musi sięgnąć Hanka. Cześć Hanka. Zostaje się na łące jeden z dużych wiatrek. Aha, fajny dziadek jesteś w ogóle, pierdolę, że po prostu wyburzyć, wystarczy znaleźć ekipę z cięższej niż BUM! BUM! Headshot! Na razie nie zapomnij o tym w ogóle, no naprawdę, serdeczne pozdro. Puzdro! Jeśli masz więcej miejsca na budowę, możesz sprawdzić, czy w okolicy nie ma jakichś działek budowlanych na sprzedaż. Fajnie, mały garaż, mała kwatera. Jak mam tu w ogóle te zadania? Pole Kwaśniewskiego? Ty, Aleksandra? Inaczej. Już mamy piątek. Cholera jasna. Czas leci nieubłaganie. Patrzę sobie w ogóle. Będą, co tu jest ciekawego? Czas leci bardzo szybko. Giełda pracowników, finanse, giełda towarów, zasoby, pojazdy. Tu już zbudowałem. Dopiero tutaj twoje prezy spędzą wieczory. Może nie ma zbyt wiele miejsca. Co musi wystarczyć? Rzuć okiem na giełdę pracy, może przynieść parę rąk do roboty. Jan Nowacki Kownacki. Rzuć okiem na pracę, gdyby na przykład jeśli chcesz, żeby swego spróbował wydać byka, to pomyślisz, że wiesz, że pochodzi się zwierzętami. Hodowla, praca w polu, w ogóle ty Nowacki jesteś chujowy. Kurwa, wy jesteście drogie, 600. Nie, nie wiesz, 600. Ta laska jest niby dobra. Łopanie, ty! Dorota! Wali Ignota. Ten jest dobry w hodowli. Taki full service. Ta laska jest śmieszna. Dalej. Że mnie nie wciągła ta gra. Gabriel, ty jesteś nawet całkiem w środkowej wersji językowej. To zatrudnimy ciebie. Patrzymy dalej. Żebyś nie był osamotniony, żebyś mógł kogoś ruchać. Jaką ma minę w ogóle, jak strojący kod na puszczy. Kogoś chciał poruchać, ten Gabriel. W ogóle nie ma fajnych lasek dla ciebie. Ty, Dorotę ci kupię. Ona jest jeszcze lepsza od ciebie. No, to ja miałbym Dorotkę rżnąć. To już tyle. Nie będę za dużo kupował. A jeszcze nie da się czasem uczyć się nowych rzeczy, pracując na farmie. Za mało, to nastrój się pogorszy, a chęć pracy zmaleje. Przez to zaczną pracować byle jak. Aż pewnego dnia ich nie zobaczy. Ja się boję, że zaraz te 200 tysięcy, żeby w dół nie poszło i nic nie będę miał. Nowy szef, nowe porządki. Zobaczymy, jak sprawdzą się nowi pracownicy. W końcu nie mogę robić wszystkiego sam. Czyli nawet zgadłem, zatrudnię dwóch pracowników, ale bomba. Niby jest. Mała kwaterka. Umiejętności wyłącz. Giełda towarów. Cena za owiec bardzo duża. Owiec najdroższy. I jęczmień na zimy. Dobrze, 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 jeszcze mam dobre oferty. Cina!
To może być ciekawe, tylko muszę oblukać w ogóle tą grę po kolei. Krok po kroku, mały garaż, ale zobaczymy małą kwaterę, czyli mamy już ich. A, teraz musimy zająć się maszynami, no pewno wiadomo. Mnie się w garażu ma zbyt dużo miejsca dla twojej floty. Kombajn zbożowy to nie łopata, nie upniesz go w szopie, jeśli w garażu robi się ciasno. Nie wiem, co to za ciągnik, ale kupimy go. O, mogę sobie go wybierać, mówisz tak. Czemu ja chcę to? O, napraw, ja pierdolę. I tylko ten Gabriel, czy tam Dorota, rozwalicie mi ciągnik, to was zajebę. Siew? Mamy półobracalny zbiór, pielęgnacja. To mówię, no co, fuk, trzeba jebnąć. O, no jakoś tak byleby nie byleby jakoś odwrócić to czy coś nie można nic chyba. No dobra, to tu zostawimy sobie przy tym i tyle możesz kupić wtórnym. Awaryje, jeśli nawalą któryś z swoich pracowników ze smychałką do mechaniki, to może ja się zatrudnię. Będzie musiał przywrócić mi sprawność. Okej, okay, czyli aha, teraz niby. Przy hodowli zwierząt mleko od paru krów powinno stanąć codzienny budżet. Małą oborkę. Kurwa droga w chuj. Dobra, żebyście to nie mieli za daleko do obory. I żeby wam jebało, jak będziecie się jebać w nocy. Czemu w ogóle tak dziwnie? No, tu chcę. O. Będziecie się jebać w nocy, żebyście wiedzieli, jak krowa będzie muczyć. To... Koniec seksu i do roboty. Dobra. Zręcznościówkę w mordeszczeli. Dobra, oni niech się bawią, a my obejrzymy sobie może pole kamieńskiego w ogóle. Chciałbym jakoś to zmienić. No jest troszeczkę, aha, to już jest koniec mapy. Tu jest moja działa. Mądrzy. Zbierzesz to, co posiejesz, ale najpierw musisz jednak coś zasiać. Pole leży u góry, więc musisz się najpierw zaorać. Tak, przeciągnij go do pierwszego slotu, gdyby tylko wszystko było takie proste. Dziadek, nie szczerz mi tu jabłki. Gabriela. Gabriel będzie lepszy w polu, no praca w polu. I co, jedziesz w pole? Odblokowuje kultywator, silos i siewnik. Czyli jak zaora pole i go... O, jedzie, 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 ty! Ale pompa. Boję się, co będzie robił. Mogę przybliżyć sobie? Co bardziej, jak on to robi w polu. Ale dajesz tym pługiem. Pozdrawiam serdecznie. Po prostu wywija tym pługiem aż miło. Dobra, idziemy do mojej obory. Ole, fajno. Chcę zobaczyć, jak mam na środku. Wróć. No, prawie jak w Simsie bym grał. Kup 5 krów niby, tak? 2, 3, 4, 5. Kurwa, 120 tysięcy, a pierdolę! Zajebę się. Ty będziesz mi tak dziadek radził, to dostanę z torbami jak tamten mój stary niby. Może możesz sprzedawać co się dzieje z każdą krową. Ile mleka produkuje, ile ma lat. Krowy mają dobre mleko,
tylko po ocieleniu się. Jego rys zmniejsza się z wiekiem. Gdy krowa już jest stara, powinien się sprzedać. A jeśli dwie zwierzęta zachorują, powinien się wysłać weterynarz. Ja pierdolę. Dalej. Informacje. Ja pierdzielę! Nazwałem... Nawet nazwane moje krowy. Barbaja, Lita, Lilianna, Melania i Nela. Nawet po dwa miesiące. Po dwa miesiące mamy prawie. Produkcja. Inseminuj. Piszcie mi w komentarzu, co to znaczy inseminuj. Mogę sprzedać. Fajnie, fajnie. Wyłączmy informacje. To jest zasoby. 10 kWh. 30 kWh. Dobra, dalej. Teraz wystarczy tylko poczekasz krowy, wyprodukujemy 1000 litrów mleka. Wtedy pokażę ci, jak zmienić to mleko w prawdziwe pieniądze. Interesujące, bardzo interesujące. Inseminuj dwie krowy. Serialnie, pompa jak się patrzy. Tamten jeszcze, ciora tam, Wiśniewskiego. Dajesz malina, aż miło. Nie no, podoba mi się ta gra. Dziwnie w ogóle, nie myślę w ogóle o nagrywaniu, tylko... jadę po kolei, tamten se ora, godzina późna, to opcjonuję. Pielęgnacja, zasoby. Cielęcino, mleko. Giełda towarów wartościowych. Finanse, fuj, wydałem. Czy to jeszcze nie kupię jakiegoś ziuta, który byłby, który nie byłby zbytnio ujętnowany. Kościół mam nawet. Pytam się do kościoła pomodlić o dobre zboża w tym roku. Ale pompa, ale nie wiem, czy to właśnie nie kupić niby tego. Wtedy do zużycia energii daje. A co to jest? No dobra, niech będą. Co ma być, to będzie. Modę w hodowli. Tylko 28 ton niby. 6000. Bardzo szybko rosną. Bardzo szybko rosną, inseminuj. Ciekawie, jak będą produkować ten. Grubo. Czy może jeszcze damy tego też, tak to? A nie, bo wydajność spadła, to nie chcę. Zaoraj, mała obora. Pompa, dobra. Co, no to teraz tylko trzeba nie wyczekać, tak? No to dobrze. Ty, on wróć, o patrz, ta zaora już pole. Ale ładnie, nie. Czas na przygotowanie pola pod siew. No to w drugiej wyśli traktor z agregatem na pole Wiśniewskiego. Możesz oczywiście kupić nową albo wynająć jak w oknie pola. Twoja wola. Oluj, olo odblokuje tak to. Dużo odblokuje rzeczy.
przygotuj podróże, nawieź nawóz, nawieź gnojówkę, przeoraj. Nie. Nie, wróć. Nie muszę nic wynajmować. Przygotuj podłoże. A jednak muszę wynająć coś. Nie dali mi tego agregatu? Chamstwo w państwie. No dobra. No Gabriel, ty dobry jesteś. To klocki zapitalarz, aż głupi to. Play. Play of the bay. Aha, no tam musi jechać. Wjazd. W ogóle zmieni się grunt jakoś, w ogóle coś coś? Czy nadal wygląda, jakby te pokosy były... Super. Tak ogólnie. To ja sobie się napiję. Kończymy pierwszy odcinek tego interesującego filmu pod tytułem A Manager Farm. Daję tym agregatem jak głupi osioł. No. Zluknijmy sobie jeszcze tylko na koniec do wory. Czy tu się ciekawego zmieniło? Gówno się zmieniło. Tu nic nie widzę, żeby coś się zmieniło. Inseminuj. Dobra, poczekamy jeszcze. Może w następnym odcinku coś. Ale na zwierząt myślę, że kogoś jeszcze. Inseminacji. Boże się. Boję się tego słowa. Naprawdę. Naprawdę, podpowiedzcie mi, co to znaczy inseminacja, bo ja jestem zielony w tym, na ten temat akurat. Ale to co, trzeba czekać. Tylko nie wiem, skąd mogę wiedzieć, ile ma. Mogę przyspieszyć? Mogę przyspieszyć za czas, ale pompa. Pierwsze co biega w zarządzaniu, gospodarz, miałem skończyć. Pusia, kury, zrobisz to tak jak w przypadku orki czy adrykadania, tylko po tym. Ja dasz sobie radę? No dalej, no dalej, no dalej, tak, zasiej sobie. Ciągnik to nasz. Stan już jest średni. No tak, to muszę sobie wynająć. Ale wynająć niż kupować. Kuridza, ale fajnie. Zielonkę mogę też. A no, Gabriel. Oczywiście, kochany mój pracowniku. Pracy, pracy. W tym celu postawiony silos. To oczywiście, ty wybudujesz ten silos. Tak, tak, cieszy mnie to niezmiernie. Jedź, 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 Gabriel. Wolno jedziesz z tym siewnikiem. Dobra. Jak już mówiłem wcześniej, liczę, że wam się spodoba, więc łapkujcie, zrobicie koment, dajcie, klikajcie w ref linki w filmie i w opisie ciekawe znaczniki ma, widzicie. Dlatego Gabriela, który dzisiaj zapierdziela najwięcej, bo Dorota to w ogóle tylko sobie przy krowie siedzi, ale w nocy będą się rypać. Więc ogólnie już mamy czwartek, deszcz zaczął padać, szybko ten czas leci w tej grze, więc trzymajcie się i do następnego. Na razicho!